Dzisiaj alkohol o winach bezalkoholowych. Dzisiaj. Odcinek. Drodzy winopijcy, prosiliście nas o specjalny odcinek o winach bezalkoholowych, więc z dużym poświęceniem robimy to dla was. Wypijemy, wypróbujemy, oglądajcie koniecznie. Jesteś gotowa? Mhm. Bo ja jestem w zapisie. One, two, three. Let's go. Nie jesteśmy najlepiej nastawieni. To ty chyba nie jesteś najlepiej nastawiony. Ja jestem mega pozytywnie nastawiony. Tak. Ale nie wszystkiego spróbujemy, bo kupiliśmy troszeczkę różnych butelek. Niektóre się okazuje, że w ogóle nie są winami. Są to produkty winopodobne, a raczej napoje, które mają przypominać w jakiś tam sposób wina. No i zobaczymy, czy przede wszystkim dałoby się kogoś oszukać, że jest to po prostu wino. Tak, to jest ciekawe. Czy smakuje jak wino. Od czego zaczynamy? Od musiaka. Alkofrajer 2. Musiak, słuchajcie, znalazłam w sklepie, który się nazywa Wininowa. O, proszę, tutaj już jest mokry. Karl Jung się nazywa. Super. Jak zobaczyłam Jung, stwierdziłam, nie no, trzeba tutaj spróbować. Tak, myślałam, że ja otworzę, co? Dobrze. Tomek nalał już wina musującego, ale w ogóle zacznijmy od tego, czy wino bezalkoholowe to wino. Więc na niektórych z tych butelek, które tutaj kupiliśmy, bądź też nam zakupiono, tak, jest napisane napój bezalkoholowy. Mhm. Na niektórych jest napisane, że jest to wino, aczkolwiek zawsze coś tam jest dodane. Przede wszystkim pozbawienie alkoholu według mnie bardzo wpływa na smak i aromaty wina, co za chwilę zobaczymy. Jak się pozbawia wino alkoholu? Wiemy? Nie wiemy? Jest kilka metod. Ja znam jedną, próżniową jakąś tam taką. Ale... Ekstrakcja próżniowa. O, dokładnie. Ekstrakcja próżniowa polega na tym, że podgrzewacie wino w próżni. Do temperatury wystarczy 30 stopni je podgrzać, aby alkohol zaczął nam się ulatniać i w ten sposób możemy z tych na przykład 14% alkoholu zejść do zera. A druga metoda... Nie niszcząc przy tym, tak, tym teoretycznie nie niszcząc tych wszystkich elementów smakowych, zapachowych, no tak, ale jednak podgrzewasz tanicznych wino i tak dalej. Podgrzewasz wino. No. Druga metoda jest uważana za lepszą. 30 stopni to nie jest jakieś takie super podgrzanie. No, no dzisiaj mamy więcej niż 30 stopni. No właśnie, stopni, tak. No poza tym jakby nasza temperatura jest 36,6, no to ty nie wyglądasz jakoś źle dzisiaj. Dziękuję jak na, ci jak na podgrzaną do 36 stopni. Druga metoda to jest metoda wirujących stożków i to jest metoda, która jest bardzo drogą metodą, ponieważ bardzo droga jest maszyna, która robi cały ten proces, gdzie siła odśrodkowa powoduje, że wytracamy alkohol. Słyszałem, że jest tylko jedna na świecie taka maszyna. Nie. I każdy musi wysłać tam swój produkt, ono jest odwirowywane i potem wraca. Naprawdę tak sprzęt? No. Tak, w Chinach. Nie. Ona jest w Chinach. Co? Tajemnicza maszyna. Jedna schowana bardzo głęboko pod ziemią, żeby nikt jej nie zobaczył. Dobrze, koniec głupot, pijemy. Ale mnie, to nie jest głupota, ale mnie zaskakuje tylko to, że na każdej z tych etykiet jest faktycznie po prostu skład, słuchajcie. Czyli to nie jest już czyste wino, tylko to jest produkt, który ma w sobie akurat to konkretna butelka. 94% wina bezalkoholowego bio, w dodatku, bo to jest konkretnie producent jeszcze bio, tak? Ale 94% jest wina bezalkoholowego. Oprócz tego mamy takie dodatki jak biosacharozę, kolensaure, konserwierungsstoff, Schwefeldioxid. W każdym razie to nie jest tylko wino. Mamy tutaj do wina dodany często moszcz. Często moszcz. Tutaj na przykład mamy dodane różne jakieś takie antyutleniacze i tak dalej. Ale to jest nawet uczciwe, że wiesz, piszą co jest dodane, co bo ma, do wina też. To? Ale co myślimy o tym winie? Mogę się nie wypowiadać. Dobrze, to ty otwieraj kolejne, proszę. Ja bym otwierał kolejne. A ja wam tylko powiem, że nie da się tego pomylić z winem, nie da się tego pomylić z czymś, co ma alkohol. Nos jest jak takie po prostu zelżałe, stare wino, które otworzyliście, wino z bąbelkami, które otworzyliście 2 tygodnie temu i zostawiliście na tym upale. Bąbli prawie nie ma. Słuchajcie, tutaj mamy za to druga butelka, to jest Torres. To jest dosyć duży producent hiszpański, no, prawda? Muskat. I jeszcze w dodatku rocznikowy, 2017, coś rzadko zdarza. Tak, bo zauważyliśmy, że no, na tych butelkach, słuchajcie, nawet nie ma roczników, więc to jest jakieś wino, które po prostu jest prawdopodobnie kuparzem wielu roczników, a tutaj to Natureo od Torresa ma rocznik 2017. Jaki to jest szczep? Mamy jakąś informację o szczepie? No właśnie, wiesz, to szukam. Ładnie pachnie. Tak, już pyka, muskat, to jest bardzo muskat. Tak, muskatowo właśnie chciałam powiedzieć, bardzo kwiatowo. Much research włożyli w to. High quality, de-alcoholized white. Ej, spoko. No.
ja nie jestem wielką fanką takich bardzo aromatycznych win, które się tak puszą wszystkimi barwami kwiatów. Jest takie bukietowe, jest to wino bardzo. Ale ma też fajną kwasowość, podoba mi się ta jego kwasowość i uważam, że to faktycznie przypomina wino. Wiesz, jak to jest bezalkoholowe, to nie musimy pluć. A to prawda. Ha, dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. Ale wiesz co, ja nie mam ochoty ich połykać, więc... Ej, nie zapieraj mi tego. To jest sobie na połyka, bo to są takie... No takie orężatki, no. No taka orężatka. To nie jest, to nie jest zła orężatka. Zdecydowanie jest. Zdecydowanie, zdecydowanie. Bo przynajmniej przypomina nutami, smakiem, że tam przypomina, przypomina wino. No dobra, mamy teraz Rieslinga. Ten sam producent, który zrobił to fantastyczne wino musujące, Carl Jung. Tu mamy Rieslinga. No Tomku, Riesling. Riesling. Rocznika brak, ale jest napisane, żeby wypić do lutego 2022 roku. Często mnie ludzie pytają na degustacji, a czy jest jakiś termin przydatności wina? Mhm. Zazwyczaj nie, ale tutaj jest na kontretykiecie napisane. Jezu, jakie ono jest dziwne. Nic tu nie gra ze sobą. Jest jakaś dziwna kwasowość, potem jakieś takie słodkie owoce, potem w ogóle słodyczy trochę. Jest tak bardzo nieposkładany, jakbyś rozrzucił puzzle na stole, w ogóle bez sensu. Porównajmy to z drugim Rieslingiem. Spróbujmy, tak, dobra. Widać, że wino było robione w kadzi. Bez... To jest musujące? To tak miało być? Nie mówiliśmy, że to jest musujące. Nie, ja nie wiedziałem, że to jest musujące. Ale jest... Pachnie jabłuszkiem. Składy bardzo podobne. Okej, jest lepszy ten Riesling od Carl Junga. Takie jabłko z kwasowością, taki... Przypomina to wino. On się bardzo dobrze w ogóle sprzedaje. Tak, to jest jakby, jako alternatywa bardzo dobrze chodzi, ludzie go lubią. Nie wiem, czy dałoby się porównać. No, ja kiedyś próbowałem kogoś oszukać, że to jest wino alkoholowe, ale to raczej nie da się oszukać nikogo. Wiesz co jest? Brakuje tego kolejnego wymiaru wina, nie? Że przełykasz i czegoś ci brakuje. I to jest właśnie ten alkohol, który jakoś spina, wydaje mi się jednak to wino. To jest zawsze trochę moja taka myśl, jeśli chodzi o w ogóle wina bezalkoholowe, że są bardzo dobre soki winogronowe, które szczególnie nawet niektórzy producenci wina robią soki konkretnie swoje własne z tych szczepów winogron, z których potem robią wina. I już te konkretne soki są jakby z tych szczepów są bardzo ciekawe, mają dużo głębi, smaku w ogóle, więc ja jakoś tak bardziej w tym kierunku zawsze szedłem. Pojawiło się teraz moc win bezalkoholowych. Czy jest to alternatywa do wina? Nie wiem. Natomiast to jest okej, pijalny jest całkiem w porządku. Nie? Tak, ale to co powiedziałeś podpisuje się pod tym obiema rękami, że wolałabym się napić dobrej jakości soku winogronowego od producenta wina. Przejdziemy do róż mamy. O Jezu, znowu róż od Carl Junga. Jestem pewna, że będzie beznadziejny. Spróbowaliśmy białych. Najpierw musujące w ogóle nie... Musujące, zapomnijmy. Przynajmniej ten producent, tak? W białych jedno, dwa się nadawały do picia. Teraz róż. Zobaczmy, czy będzie trochę lepiej. Czego się spodziewasz po różu? Wiesz co, po tym producencie spodziewam się najgorszego, okej? Okay? Po prostu. Według mnie to jest kwestia również producenta, no, więc nie chcemy oceniać na podstawie tych przykładów całej biedni. Wiesz, to też jest, pamiętaj, to na przykład to białe, o którym mówiliśmy, ten Einzweidrei, no to jest Lajca. Lajca, który produkuje normalnie wina, tak? W związku z tym on jakby próbuje właśnie gdzieś tam uzupełnić tą przestrzeń na rynku dla wina, dla alternatywy dla własnych win, ale w wersji bezalkoholowej. Jezus Maria. Podobnie ten Torres, tak? No to podobna sytuacja. Tak. Ja nie wiem, może Carl Jung jest jakimś świetnym producentem. Wiesz co, nie widziałam u tego importera od Carla Junga win alkoholowy. No się, to trochę mi się zastanawiam, czy to nie jest tak, że to jest jakiś, wiesz, producent napojów, który skupuje wino i sam je dezalkoholizuje, dodaje różne dodatki i później butelkuje. Mogę obrazowo? O, jesteśmy na dnie, o Jezu. Jesteśmy na dnie. To jest straszne. Drapiemy o dno. Jesteśmy w mule. Mi to smakuje, wiesz co, jak taka po prostu wyciśnięta z mięsa krew, sfermentowana. Bo to jest takie, to pachnie padliną. Po prostu. Trochę pachnie, no nie. Dziękujemy. A jeszcze coś mamy? Musimy jeszcze coś spróbować? Chodź, jedno czerwone, ale wiesz co? To od Torresa, bo ja w nim pokładam pewną nadzieję. Pokładam w nim pewną nadzieję. Dobra. No dobra, i teraz wyobraź sobie, że wąchasz to w ciemno, nie powiesz, że to jest wino. To nie jest zapach wina. No nie. To jest tak sztuczny zapach. To jest taki zapach farbiarni do tkanin.
No tak, ale to jest taka imitacja, to jest trochę takie, wiesz co mi się przypomina? Przypomina nam się, mi się nasz odcinek z grzańcami. Mhm. I z tym, że te grzańce, wszystkie, pluć, były, te wszystkie grzańce były praktycznie niepijalne i wszystkie miały takie sztuczne. Tak. Sztuczny w ogóle smak, nos, to takie mieliśmy bardziej poczucie, jakby tam ktoś szampony wlewał albo jakieś inne chemikalia. Lakiery do paznokci. Lakiery do paznokci. Tak. To, słuchajcie, pachnie totalnie jak złej klasy sok wiśniowy. Więc po co macie kupować coś, co jest po prostu zapakowane w butelkę od wina, kiedy możecie otworzyć sok z wiśniowy nie, znanej tak, marki w supermarketu? Sok z wiśni dobry, albo, ale jednak jakby w tym przypadku po prostu nine. Sok z czerwony sok z winogron. Dużo lepszy. Też bardzo fajnie. Czyli właściwie jakby z tych wszystkich win dzisiaj, no to mamy dwa ewentualnie, dwa. Tak? Mhm. Które są pijalne. Proszę bardzo. Torres, który prawdopodobnie jest dużo bardziej dostępny, tak. Bo wydaje mi się, że to jest wino, które też się pojawia w dyskontach, tak? Może w jakiejś Żabce czy gdzieś. Możecie je znaleźć. No i od producenta, czyli myślę, że możecie iść w tym kierunku, jeżeli w przyszłości byście potrzebowali wina bezalkoholowego, znaleźć producenta, który produkuje dobre wina alkoholowe i on prawdopodobnie się bardzo postara, żeby to jego bezalkoholowe było w miarę okej. Okay, pijalne. Tak? Pijalne. Ale podsumowując, uważam, że jeżeli nie możecie akurat pić alkoholu, to po prostu weźcie sobie dobrej jakości sok, albo... Sok, jakiś drink bezalkoholowy tak, może. Tak, i druga rzecz. Według mnie lepiej smakują piwa bezalkoholowe, gdzie schodzisz nie, z tych 4% do zera. Nie. Też się nie zgodzisz? Nie. Czyli nie no, po prostu. Ja zdecydowanie nie. No widzisz. Nie, ja bym raczej jakby poszukiwał właśnie takiej alternatywnej postaci soku z winogron, konkretnie z tych szczepów. To jest pijalne, dodać do tego dwie kostki lodu, będzie całkiem okej. Okay. Taki fajny soczek na lato, z porządku. A jest w butelce od wina, no podobnie. Więc kochani, zrobiliśmy to dla was, ale ja spodziewałam się dokładnie tych rezultatów, szału nie ma i naprawdę nie widzę powodu, dla którego ktokolwiek miałby pić wina bezalkoholowe. Kochani, koniecznie opowiedzcie nam o swoich doświadczeniach, może macie jakieś inne ulubione, których my nie spróbowaliśmy, a które powinniśmy spróbować. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie pod tym filmem, opowiedzcie nam o swoich doświadczeniach, może też macie innych producentów, inne wina, które lubicie, bezalkoholowe, a my ich nie znamy, chętnie je poznamy, a właściwie niechętnie, ale tak czy inaczej, pijcie odpowiedzialnie, oglądajcie kolejny odcinek. I pamiętajcie, mniej, a lepiej. Dokładnie. Do zobaczenia, pa. Pa. Drodzy winopijcy, jest upał niesamowity, ale... Niesamowity upał, ale chłodzimy się kulerem. Tak. Drodzy winopijcy, dzisiaj... Dlaczego on coś pokazywał? Co tam się dlaczego ty mi przerywasz? On ci pokazywał, że już można zaczynać, no. Ty głupku, ty. Jest za gorąco, dzisiaj nie powinniśmy już. Koński śmiech to się nazywa. Dobra, zaczynamy.